Dziękuję bardzo za to dodatkowe pytanie. Kształtowanie polityki cenowej w obrocie detalicznym paliwami płynnymi nie jest w gestii rządu, jak również z cenami hurtowymi. To dzisiaj jest swobodny obrót, rynek jest całkowicie wolny. Jest konkurencyjnym od 11 lutego 1997 roku, kiedy to minister finansów podjął decyzję o uwolnieniu cen paliw. Zniesiono wtedy marżę maksymalną dystrybucyjną cen paliw. I zgodnie z naszymi danymi, jakie posiadamy z 5 listopada 2012 roku, średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej w kraju wynosi 5,63 zł za litr, a oleju napędowego 5,65 zł za litr. W tym samym czasie średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej w województwie podkarpackim wynosiła 5,65 zł, czyli o 2 grosze drożej niż ta średnia, a oleju napędowego 5,66 zł, czyli o 1 grosz drożej. No, czyli można powiedzieć, że jakoś tam znacząco nie odbiega od tych cen średniej krajowej. To zróżnicowanie regionalne może wynikać z różnych czynników. No, przede wszystkim droga, która stanowi dostarczenie od magazynów do stacji paliw. Oczywiście jakość tych dróg. Oczywiście też może na to wpływać zużycie paliw, no bo przy mniejszym zużyciu no to ta marża musi być wyższa, żeby te koszty zostały pokryte. A na terenie waszego województwa ta sieć nie jest dobrze rozbudowana, sieć paliw. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu Handlu Naftowego w województwie podkarpackim znajduje się 125 stacji paliw płynnych należących do koncernów paliwowych zrzeszonych w Popichnie, czyli w tej dużej organizacji. Gdy tymczasem na przykład w naszym województwie, w moim województwie śląskim, to jest 420 stacji. No i to się wiąże z większymi kosztami dowozu paliw z rafinerii. No i może wpływać na cenę, ale tak jak mówiłem, od średniej jest to niewielka różnica. Jeżeli ktoś szuka podtekstów politycznych, no to nie powinien, bo po prostu rynek i kalkulacja decyduje o tym, że jest o ten 1 grosz drożej od średniej krajowej. Dziękuję bardzo.